Siemano, z tej strony Patryk Raven. Wstajemy z łóżeczka, ładnie, pięknie wyspani. Szukaliśmy sprawy z aerożelem. Podobno miałem się wyspać w łóżeczku, tak też zrobiłem. Nastał dzień i zmierzamy do naszego pięknego akwarium. Jednak zanim wejdziemy do akwarium, które znajduje się pod nami, to wskoczymy szybko do wody. Popłyniemy sobie, albo wiecie co, daruję sobie tą żenadę. Mamy tyle minerałów w skrzynkach, czy nie będę się w to bawił. Weźmiemy po prostu sól. No, stąd weźmiemy tak. Stąd bierzemy dwie sztuki tego. Dwie sztuki soli. I robimy wodę. Bimbrownictwo 100%. Utleniacze. A teraz woda. Ok. Możemy sobie drinknąć. Zgaśmy lampkę, wchodzimy niżej. Jeszcze niżej i podobno by mi te grzybki wyrosły. Jest tych grzybków dużo. Weź galareciaka, ja pi... Nie mogę. Ja byłem przy tym. Weźmy galareciaki i tego dziabnijmy trzy razy. Tego posadźmy. I jeszcze tego też posadźmy. Jeszcze dwa razy dziabnijmy. I patrzcie, ile mam aerożelu. Tada! Dzięki wielkie, Heniek. Dostaniesz za to. Ogromnego lajka ode mnie. Więcej ci nie mogę dać, bo mi nie stać. W ogóle tu wyrósł nam gazonat. Z tego dużego jajka, takiego śmiesznego. Jeszcze niebieskie jajko jest nam potrzebne. A tutaj są śmieszne inne rybki. Więc w końcu mamy aerożel. Doszło nam materiały zaawansowane, aerożel z rubinów. I od tego wszystkiego zapomniałem, co miałem zrobić z tego aerożelu. Kompas mam, oddycharkę mam, to wszystko mam. Wzmocniony skafander nurkowy, włókno syntetyczne. Jak zrobić włókno syntetyczne? Nie wiem. Nie, moment. Chwila. Stąd mieliśmy zrobić reaktor termalny i przekaźniki. Tytan i magnetyt. Szukamy. Tytan. Złoto jest nam potrzebne. Tytan. Tytan. Magnety to chyba był tu. Ja pierdziu. I magnetyt. Potrzebujemy energii. Robi się gorąco. Troszkę cierpimy. Niestety nie damy rady. On się troszkę gotuje, tam troszkę się usmaży. Zobaczmy, ile jest stopni. 67, więc chyba nie jest źle. Natomiast jak z poziomem energetycznym? Czy jesteśmy w stanie się tu podpiąć? Jemu tu nie pasuje.
Więc postawmy tu. Przekaźniki energii są dosyć długometrażowe, więc ja sobie pozwolę postawić dwa. Już widzimy, że one przekazują energię do naszej bazy. I tu jesteśmy zadowoleni. Bo dostarczyliśmy ze złoża geotermalnego energię do naszej bazy. Więc spokojnie przetrwamy najsrokrze zimy. 400 energii. Zajebiście się szybko ładuje. Jesteśmy happy. Co było potrzebne dalej do aerożelu? To nie. To. Maszyna filtrująca wodę. Miedź i tytan. Miedź. Przynajmniej dwa są nam potrzebne. Dwa miedziane przewody. I tytan, który gdzieś jest w skrzynkach pochowany. I tytan był przerabiany tutaj. No, teraz nie będzie problemu z wodą. Nie wiem, jak bardzo szybko działa ta maszyna. Brakuje dwie sztuki tytanu. Nie wiem, czy z tytanem mam problem. Co ja z tym zrobię? Może mamy coś w simocie? Było chyba. Złom był. Złom przerobimy na tytan. Po problemie. Patrzcie, jak fajnie energia się ładuje. Ale też jednocześnie widzimy, że ona tak średnio się ładuje. Czyli ma jakieś opory. Nie! Przez przypadek zrobiłem sztabkę tytanu. Ale zostały mi dwa. Dwa tytanki, więc tutaj damy. I tu będzie woda. I tu będzie sól. Sól i woda. I mamy wszystko. I to się będzie tu filtrowało. Okno możemy zrobić, więc zbudujmy. Jest kolejne okno. Myślę, że jesteście zadowoleni z rozwoju wydarzeń. W zasadzie tyle. Nie wiem, co teraz. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mamy aerożel, wrzucimy to. Uran. Baterię bym chciał zrobić, ale nie mogę. Więc pozostaje mi nic innego, jak tylko sobie, wiecie, no, skanować teren. Zobaczmy, czy coś, co chciałem zrobić, potrzebowało aerożel. Kombinezon Brown był potrzebny do zrobienia. Stąd na pewno nic, modułów też nic. Chipy nie. Narzędzie naprawcze, miedziany przewód. System przeciwpożarowy cyklopa, to też sobie darujemy. Sterownię mogę zrobić. Tytan, miedź, złoto, próbka korala. 5, 2, 1, 1. Zróbmy. Jeden. Tytanu mi znowu brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden złota i jeszcze miedzi jest mi potrzeba. Dało radę. Sterownia to słaba. No skoro tak mówisz, no jednak ludzie tam naciskali, żeby zrobić szybko. Jak wszystko, to wszystko, nie?
Coś się spierdzieliło. Jeszcze raz. Sterownia skanująca. Okej, tak się da. Tak, już widzę. Obrócić. Obrócić musisz. Zrobiłem. Się pojawiło. Niestety bez wsporników, co jest przykre. No ale widzimy sens, tak? Pewnie mogę tu jeszcze szybkę dać. Nic nie, a mogę. Ale jest mi potrzebne szkło. To tak czy siak zrobimy z wewnątrz. Szkło mam. Szkło mam, więc możemy zrobić. Jedna sztuka jest mi potrzebna. Kwarc. Cyk, 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 szkło. I biegniemy zobaczyć, jak to działa. Nie, wzmocnienia robię na bieżąco. No i mamy. Mamy szybę i mamy sterownię skanującą. Ulepszenia sterowni skanującej. Nie mogę nic dać. Mogę użyć fabrykatora, który pozwala mi robić tak. Chip wyświetlacza sterowni skanującej wyświetla dane ze sterowni na wyświetlacz. Dron z kamerą. Sterowany dron z kamerą. Moduł zwiększania zasięgu sterowni skanującej. Moduł z szybkości sterowni skanującej. Pytanie brzmi, co ona konkretnie robi, bo ja nie wiem, ja sobie ją postawiłem, jestem happy. Czekajcie, czekajcie. Ząb Stalkera. Złom. To znaczy, że... Aha. On będzie latał i zbierał? No jest złom, no i co? Weźmiesz mi to, czy nie? Jest tylko kamera. Okej, ale on mi tu widzi, tak? Widzi mi, że ja tu mam jakieś poszczególne rzeczy i on chce mi to odzyskać. I skanuj. Na pewno chciałbym kwarc. Niech kwarc mi poszukują. Zrób ten moduł wyświetlacza. To. Chip i magnetyc. Teczkę wrzucimy. Magnetyt. Chip. Róbka złoto mieć. Nie, na razie darujmy sobie. Pociśnijmy tą fabułę trochę do przodu, ok? Co ja potrzebuję fabularnie zrobić? O, chyba zwiedziłem. Drony z kamerą sobie daruję. Woda się zrobiła, słyszałem. Zobaczmy. Ja tu widzę sól. Ta jest w ogóle niedostępna. Moment, to mogę rozebrać.
Oho. Emergency power only. Oho. Power restored. All primary systems online. Zaczyna się. Jeszcze jeden reaktor geotermalny jest potrzebny. Titan magnetyt aerogel. Jeden aerogel i zostawiłem. Aerogel, magnetyt. Nie widzę, żeby było. Magnetyt. Jeden tytanu. Więcej tytanu nie mamy. Musimy znaleźć tytan. No niestety, poszukiwania złomu. Czas zacząć. Nie no, złom to znajdziemy lada moment. Muszę się napocić, żeby go mieć. Widzieliśmy na radarach, że jednak mamy bardzo dużo złomu. A ten dalej z tym ziomem i złomem. A i zarzuciło mnie. Przez to, że jest gołoleć. Wrócę na zasilanie. Spoko, rozumiem, że zasilanie siadło. I teraz będzie mi spamiło. Bo mu jeszcze znajdę dużo. O, proszę, skarb narodów. Konsul to nie jest marzenie moich marzeń, ale dobra. Ale mamy dużo złomu, więc wracamy. Kilka sztuk mogę znaleźć, dwie. Dwie co najmniej. Tak, dwie. Jeszcze jedną. Pierdzionat za nami. Jeszcze jeden złom jest mi potrzebny. Niestety nie widzę nic. Więc polecimy łukiem. Na pewno dużo złomu jest tu, na przykład właśnie w tych szczelinach. Samo mnie obróciło, jak fajnie. Ale będę musiał naprawić stateczek, trudno. Przecierpimy. Starczy, dobra, wracam. Wracam, ale jak znajdę po drodze, to biorę. Polecę tak łukiem trochę, żeby robić wam smaka. Jest powolnym łukiem. Nie ma.
Szybko robimy tytan. Miałem więcej, ale przerobiłem na tą sztabkę przez przypadek. No i tyle. Coś pyknęło, czyli coś się zrobiło. Woda! Plus 50 H2O. Wypijmy. O, to zajebista woda. Dobra i boska. Mam nadzieję, że to działa podwójnie, nie? What? No! 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 Fuck! Nie mam siły do tej gry. Już dzisiaj naprawdę. Jeszcze raz. Jestem w stanie to zbudować. Zżarło mi magnetyt jeden. Nie. Jest tam. Ja wiem, że było gorąco, ale no bez przesady. No fajnie, ciepło, ciepło. Ile jest? 38 stopni, jest połączone. Jest 50 energii, jak szybko ładuje. Widzimy, że jest tendencja wzrostowa. Potrzebowałbym jeszcze takie dwa reaktory. Co najmniej dwa. Myślę, że spokojnie możemy cztery dać, nie? Nie będzie problem. Czyli potrzeba nam. Tytan mamy. Magnetyt słabo, aerożel już hodujemy. Jest dużo. Jebać bioreaktor. Stawiamy na ekoenergię. Teraz usadzimy. Jeszcze jeden mogę zebrać. Co mam przebudować? Co jest z nią nie tak? Jak mogę powiększyć akwarium? Moment, coś się zbugowało. Nie no, ona działa, tylko widzisz, że nie mogę z nic nie odebrać. Jeszcze raz ją postawmy. Chwila, bo tutaj butelka z wodą pojawiła i boję się, że ona będzie bugowała, no ale dobra, trudno. Maszyna filtrująca wodę. Ok, to ona już działa i ta też działa. Sól weźmiemy i tu jest sól.
Tu jest woda, no i ona się będzie filtrowała. No fajnie, tylko że zauważcie, że ja już nie mogę dać bardziej w dół. Choćbym chciał. Się nie da. To najwyżej przebudujemy. Ale powiedzcie mi, jak ruszyć fabułę do przodu. Bo ja teraz w sumie nie wiem. Stoimy od dłuższego czasu, bawimy się w takie pierdoły. Uwienka, rozwój, coś. Ja nadal nie mam żadnych... No co, eksplorujemy, tak? Ale raczej się pewnie popsuje, no ale dobra. Zaryzykujemy. Zjedzmy coś. Pojawił się do mnie potwór, co do mnie gadał. Nie. Nie, przez 1/100 sekundy pojawił się jakiś monster i nic nie powiedział i zniknął. Wydaje mi się, że coś przegapiłem. Na jakiejś wyspie coś gdzieś ominąłem. Teraz nie wiem, gdzie ja utknąłem, bo... Zostało mi 30 minut gry. Więc wsiadamy w Simota i szukamy. Szukamy czegoś, no bo nie wiem, co zrobić. Złomki mi jeszcze zostały, no to złomki... Łąki weźmiemy ze sobą do przerobu. Fajnie, że energia mi rośnie. Tak myślałem, że bez energii geotermalnej to w ogóle nigdzie nie ruszymy. Ale dobra, żarty żartami, a ja stoję w fabule. Tutaj mam pierdółki. I podsumujmy sobie. Rzeczy budowlane... Nie, na samą górę lecimy. Co mogę zrobić? Pewnie, że tak. Dzięki wielki ninja Minecraft 96 za subskrypcję mnie na kanale. Działo strzeliło, statek był poturbowany, potem sygnał, w którym nic nie było i sprawdził wieżę, nie może, bo jest chory. Dokładnie, na tym skończyłem. Dziabnęła mnie wieża, pokazało, że jestem chory i koniec. Nic więcej, nie mam żadnych informacji. Dziennik. Może się cofnijmy trochę. Aktywność wulkaniczną, pierdoły, promieniowanie, czarna skrzynka. Altera HQ, by masa w strefie jest coś tam. To też nie. Szukamy. Byłem u CMPora, nie wiem kto to jest. O, tu się skończyło. Self scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. I koniec. I na tym się skończyło. I fabularnie stoimy. No spoiler, ale ja teraz utknąłem i wiecie, ja sobie mogę tak szukać okan dupy przez pół wieku, gdzie ja mam iść. Szukajmy wyspy. Wróćmy na tą wyspę jeszcze raz. Andrzej mi mówił, żebym z tej wyspy spadał, a widocznie nie mogłem. Tam w ogóle coś jest. Nie wiem, co to jest.
Tego tu nie było. Coś nowego. A, to jest moja kapsuła, ja pierdolę. Weźmy apteczkę i radio. O, radio! This is Life Pod 2. Coordinates attached. We are way past our safe depth on Bleeding O2. We're having to swim for the surface, but it's 1500 meters strain out. You make the reservoir and keep your posted out. Lokalizacja sygnału przesłana do PDA. W końcu coś się dzieje, no ludzie. Obsasa. Skakujemy. Lecimy z misją ratunkową do pani numer 2. 500 metrów głębokości. Damy radę. Damy radę. Przynajmniej ja tak myślę. Nie mam cyklopa jeszcze, ale mógłbym już go skonstruować, bo mamy aerożel. Ale zaryzykujemy. Pewnie mi zaraz powiecie, że bez cyklopa to tam jest misja samobójcza. I głębiej tym lepiej, czyli bez cyklopa nie poszalejemy. Wniosek na przyszły odcinek. Ciśniemy cyklopę. Tutaj w ogóle mamy jakąś bazę, której wcześniej nie zbadałem. Oj mnie użar kutas. Za przeproszenie. Cofnijmy się tu. Zbadajmy to. Może będzie ładowarka do baterii. Słuchajcie, a znajdziecie, jak to mówią. Nic nie ma. Brownsuit. Dobra, no to Brownsuit to będzie najpierw cyklop, jeśli mogę. Cyklopem poszmigrujemy tam po tych głębokościach, a później Prawnsuit. Te miszki są ładne. Ja w ogóle chcę je dziobnąć kosą. Jeśli nie macie nic przeciwko, to je dziobnę kosą, bo już czuję, że z nich jest fajny lód. Żadnego lutu z nich nie ma. A tak się podjarałem. Da się wejść. No jak się da wejść? No ludzie. To wracam. Potrzebowałem przed chwilą. Tutaj coś jest. Niebieskie. Te. Nie, dobra. Lecimy do pokładu. Polać tamto. Jest naprawdę dużo czynności w tych grach, przynajmniej w tej grze. Masz schemat Neptuna? Mam. Mam. I to jesteśmy akurat do przodu. Mogę nawet go zrobić, tą podstawę. Ale nie mam dalej. Ej, tu nie byłem, to jest NNW. Nie byłem. Moment, moment, panowie i panie.
To jest dla mnie coś nowego. Krwiste pnącze. Krwisty olej. Nowy schemat. Włókno syntetyczne benzen możemy zrobić. Ja pierdyle. Jest postęp. Zbieramy tego na zapas, naprawdę na zapas. Tego potrzebuje dużo. Przywrócono zasilanie, czyli mi tam wysiadają już poziomy energetyczne w bazie. Niestety. Natomiast krwiste olejki zbieramy. Musimy naprawić. Nie chcę zginąć. Dobra, zaczyna się robić gorąco. Jesteśmy coraz bliżej nowej bazy do odkrycia. 250-260 metrów głębokości. 280. Tu kończymy. I jest wyrol. To jest ten, co mnie zżarł ostatnio. Więc pytanie brzmi, czy jeżeli zostawię statek, to czy on przypłynie i go zeżre? Na pewno tak. Więc ja bym musiał sobie tu kulturalnie zaparkować. Zapisać grę. I szybko simotem pocisnąć w dół. 250 metrów. Są jakieś macki, które tutaj są groźne. Stawmy je, bo są bardzo groźne, bardzo, bardzo groźne. Skanujmy PDA, dziennik głosowy. Oho, nic więcej nie ma. Nie gryź. Nie gryź, daj się zeskanować. Please, please, please. Thank you, calm bitch. Uciekamy. Tam jest ten groźny zwyrol. Uciekaj od tego! Spokojnie, nie widział mnie. Damy radę. Ja się tam zaszyłem troszkę. Ja wiem, że to mnie zje. Ale nie jest aż tak bardzo źle. Wiem, ten pająk mnie już raz zabił. Krwisty korzeń. Znowu. Rzućmy coś. Nie wiem, wyrzućmy krwisty olej, a weźmy to. Aha. 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 Pierdziulej pan. Idź pan w cholerę. Ty. Głodny, kurde, się znalazł. No, pazerna świnia. Siemano. Siemano, lasek. Grzyb głębinowy. Coś nowego.
Nowy schemat. To mi się pojawiło z tego schematu. Kwas chlorowodorowy, HCL. Okej, czyli to też jest bardzo potrzebne. Więc widzimy, że jednocześnie stoimy, a z drugiej strony mamy jakieś szanse na rozwój. Odcinek trwa 41 minut. Wracamy do HQ. Kilometr został. Polują na mnie. Nie widzę, żeby na mnie polowały jakoś ultra. Krążą wokół mnie. Mamy informacje w radiu. Nie no, wracamy do bazy. Zasadźmy sobie te grzybki głębinowe, które już zdobyliśmy. A czy da się je zabić? To jest pytanie dobre. Czy da się zabić właśnie te zwierole, te duże, czerwone? Czy da się zabić te reapery całe? Czy jak to tam nazwałeś? Jeżeli się da, to ja będę walczył. Będę walczył dzielnie, aż nie zabiję wszystkich. Mogę. A czy jeżeli zabiję, to one znikną z gry? Czy jednak nie? Jest w ogóle jakaś kapsułka. Trójka. W trójce chyba nie byłem. Nie, w trójce byłem. Nie, bo ja bym je chciał tak zabić i mieć spokój do końca gry. Moje to, co się będę pocił. Tutaj kapsułka działa. Tak samo jak na przykład Reapery. Widziałem, że jest ich chyba 7 w grze. Więc teoretycznie, jakbym zabił, no to będzie 6, 5, 4 czy 2, 1. Aż nie padną. Krwisty olej. Woda się zrobiła. Krwisty olej muszę przerobić na benzen. Benzen to jest straszne kurestwo, no. Jestem chemikiem, pracowałem z tym i powiem wam, że nie polecam. Czy mogę posadzić benzen? Nie wiem, zobaczmy. Na pewno mogę te grzybki głębinowe, niech one się tu sadzą. Wodę tu wsadzimy, jedną wypiję, drugą odłożę. Trzecią też odłożę. Odłożymy sól. Do szafki włożymy jaja, dzięki wielkie, Henik Zdzich, w ogóle po takim długim czasie, za subskrypcję kanału. No i tak, benzen sobie odłożymy. Nie mam szafek. Zbugowało się. Okej, odcinek trwał... Może zrobimy tak. O, odcinek trwał 45 minut, 12 sekund, 15 sekund. Tak więc kończymy na dzisiaj i ogólnie odcinek powinien się wam podobać. Dużo było przedstawione, było dużo osób. Andrzej, Seweryn, Hubert, Henik, Zdzichu i tak dalej. No, fajnie, że wpadliście. Ale kończymy na dzisiaj. Energii mamy za mało, więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy nadrobić. Energia.
Druga to potrasować sobie equipment. Nie kończ. Co nie kończ? No muszę iść do roboty rano. Na dzisiaj będziemy kończyli, natomiast myślę, że jutro postreamujemy. Andrzeju, nie denerwuj się. Też mam swoje rzeczy do... Więc... wasze uwagi są mile widziane. Jest nieaktualne, powiedzmy, w trakcie streama, to komentujcie nawet wstecz na filmikach. Ja sobie wrócę i tam porobię. Natomiast druga rzecz jest taka, że pomiędzy streamami, nawet bez streamu, postaram się zrobić porządek z tymi skrzynkami, bo nie ukrywam, straciliśmy dobre kilkanaście, kilkadziesiąt minut na tym, że ja szukałem. Na koniec się zepsuło mikro. A dupa tam się zepsuło, widzę, że jest ok. Widzę, że straciliśmy dużo minut na to, żeby te wszystkie skrzynki opędzlować. Tak więc ja zrobię porządek ze skrzynkami i wtedy wrócimy do streamowania i naprawdę musimy tą fabułę pocisnąć, bo jesteśmy strasznie w tyle. Jeżeli... dobra, było zepsute. Jeżeli komuś pierdział mikrofon, to nie ukrywam. Jest tutaj takie coś śmiesznego jak o New Mic Donate, coś tam. Chętnie będę cieszony, uradowany ze wsparcia wielkiego na zakup nowego mikrofonu. A tymczasem widzimy tu dużo pięknych punktów, które wskazują nam kwarc. Ja nie chcę kwarcu. Ja chcę zęby Stalkera. Jest jeden. Całkiem niedaleko. No i to jest dobre miejsce, żeby skończyć po prostu ten stream na dzisiaj. Widzimy się, myślę, że w tym tygodniu, niekoniecznie jutro. Nie obiecuję. No ale... odcinek się pojawi. Tak więc dzięki wielkie i na razie.